Jakim jesteś? Cześć, z tej strony niedźwiedzi. Dyngson. Dyngson. Dzisiaj robimy wyprawę do lasu. Musimy zobaczyć parę punktów. Jakieś jeziorko, bagienko, takie rzeczy. Żaby zobaczymy, jak się bzykają. Rozpalimy ognisko i mięsko, czyli standardowo. Także zapraszam do oglądania filmu. No właśnie dotarliśmy do pierwszego punktu docelowego. Jak widać, prezes jest zadowolony, bo ładny ma widoczek. Może się wychlapać w wodzie. A to na razie się okazało, że jezioro, które było dosyć duże na mapce, jest całe zarośnięte, praktycznie samo bagno. Także idziemy do następnego punktu. Także jest fajnie na razie. Obeszliśmy to jezioro troszkę. Na razie widzimy, że jednak jest jakaś tam tafla wody. Chociaż na mapie znacznie większe wyglądało to. Ale bardzo ładnie tu jest. To trzeba przyznać. Prezes, jak zadowolony jesteś? Uwaga, Dyngson wchodzi. No to idę. Doszliśmy do łączki. To jest bagno. Pełno tutaj martwych drzew. Świetnie to wygląda. Trzeba pod pałeczkę robimy. Zbieramy. Prezes. Wypadł. Ale spróchniały. Kiepsko się to zrywa. Będzie szybciej tak. Się pieprze. Będzie na podpałkę.
sobie tu idziemy, nie mogę odpuścić, żeby sobie nie nagrać tego, jak świetnie tutaj mech akurat rozrósł się. Oczywiście prezes musiał wejść tam, ale widać, że to jest bagno. Właśnie dotarliśmy do przedostatniego punktu dzisiejszej wyprawy na Chlebne Jeziorko. Mniejsze, ale też takie urocze. Praktycznie tutaj ludzi nie ma. Co? Dobra rzecz ta góra, co tak odkręcasz w tej butelce. Zobaczymy, czy wyjdzie. Jak panie Dinkson, myśli pan, że wyjdzie? Powinien. Patrz. Jakieś chudy, co to jest? Sama 100% bawełna się. Podejdź. Rozpalanie za pomocą bacików. Wiesz, dlaczego dałem tego? Co? Dlaczego dałem od świeczki? I dużo się paliło. Tylko dlatego. Chcesz spróbować? No, spoko. Jak się topi, to ja muszę. Świecę. To dużo się paliła świeczka. Już wypiłem? Nie, już nie. To samo się malałem. Taka zdziwiona była? Ognisko się już rozpaliło. Mamy tam troszkę mięska, to sobie zrobimy to na żarze. Upieczemy, tylko czekamy, aż się ładnie tutaj zrobi. Nam żar spali się. Choć
ciężkiej podróży czas na troszkę białka. Prezes właśnie patrzy na harpuna, że myśli, że coś dostanie. Ale Dyngson jest chudszy od niego, także musi jeść. Tymczasem na ognisku skwierczy się schabowy łososie. Jak to mówi Burmejka? Nie ma liby. Muszą być stejki. Sztejki. 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 Masa musi być. Żeby nie było, że tylko my się objadamy, a psiaczek sobie patrzy i ze smaczkiem. Trzeba mu też mięska trochę dać. Ładnie upieczone. Jak widać, zwierzchu trochę wygląda czarnawo, ale bardzo smakowicie. Więc poczekamy chwilę, aż ostygnie. Niech sobie psinka spali mordkę. Także życzę smacznego. Co prezes, idziemy, nie? Idź. No więc dzisiaj skończyliśmy naszą małą wyprawkę. Zrobiliśmy jakieś, zobaczę dokładnie ile kilometrów. Około 8,5 km zrobiliśmy. Parę jeziorek było. Było. To też byliśmy na Bursztynowej Górze, gdzie kiedyś wydobywali bursztyn. Jedynie są doły i takie bagna po tym. No, zrobiliśmy potem jedzonko dobre. Prezes zadowolony. Cały jest upaczkany. Mokry, upaczkany. Wszyscy razem. Tak, trzeba będzie go teraz do pralki wrzucić i wyprać. Także zapraszam na następny odcinek. Na razie.